nazywaliśmy go ojcem. W jakichkolwiek operacjach, ćwiczeniach, przy kontaktach, za pomocą środków łączności, jego sygnał wywoławczy był ojciec. Generała traktuje jako drugiego ojca, który w tej całej byle jakości panującej w naszym kraju stworzył coś takiego jak grom. Potrafił załatwić rzeczy niemożliwe. Wizyta w 96 roku dowódcy SBS-u w Polsce, kiedy jeszcze nie byliśmy w NATO, albo wizyta w 97 roku dowódcy Delta Force, kiedy jeszcze nie byliśmy w NATO, no to są sytuacje, które w rzeczywistości naszej armii nie miały miejsca. Generał zawsze nas bronił, pomimo tego, że na pewno robił sobie tym samym wielu wrogów. Ja chciałbym, żeby pamięć o generale pozostała taką, jaką my trzymamy w sercach. Człowiek honoru, wielki patriota.